Hola compañeros, mi nombre es Mateo y zapraszam do kolejnego materiału z gry Songs of Conquest. I w tym materiale chciałbym sobie przetestować coś nowego, co dodali jakiś czas temu, konkretnie 30 września, z tego co kojarzę. No i właśnie jest tutaj taka mapka, między innymi taka mapka, która podobno jest specjalnie zrobiona z myślą o trybie mieszanych frakcji. No i właśnie tymi mieszanymi frakcjami będę chciał sobie pograć, z czego zacząłbym Arleonem. No ogólnie zawsze chciałem mieć dostęp do wszystkich 5 esencji, jakby do wszystkich jednostek, które mogłyby nam generować wszystkie 5 esencji. Najbardziej lubię Arkanę i Zniszczenie, czyli powinniśmy grać Baronią. Nie, Baronia Loth. Ona tam najwięcej ma właśnie Arkany i Zniszczenia. Druga taka frakcja, która ma dużo Arkany i Zniszczenia, to jest Rana. A tak się składa, że Arleon w ogóle nie ma Arkany i Zniszczenia. Oni będą mieli Stworzenie i Chaos. No i oczywiście ten Porządek, który mnie mało będzie interesował, ale Chaosem i Stworzeniem też będę się chciał zabawić. No i później liczę na to, że gdzieś po prostu się uda właśnie znaleźć jakieś inne miasteczka z innych frakcji i sobie dokupię po prostu jakieś jedenastki z generacją innej esencji. Także Arleon. I teraz tak. Nie jest za głośna gierka, mam nadzieję. Chyba nie. Nigdy nie była wcześniej. Także ja będę chciał sobie zagrać albo Gromorożną, która od razu zaczyna z mojego chaosu, jeszcze się specjalizuje w generowaniu esencji chaosu, dostaje dodatkowo plus 1 za frajer, co jest na pewno bardzo, bardzo spoko, ale ja jestem większym fanem obrażeń mimo wszystko. Mimo iż w zaklęciach jest masa fajnych takich rzeczy, na które obrażenia nie wpływają. Możemy na przykład dawać dodatkowe ataki jednostkom, możemy robić zamiany, możemy robić jakieś tam chaotyczne kroki, czy jakieś odepchnięcia, jakieś teleportacje i możemy jednostkami wszystko rozgrywać, ale mam ochotę pójść full ofensywa i właśnie mam ochotę na chaos. Na między innymi łańcuch błyskawic, który też jest troszeczkę tańszy. On kosztował kiedyś chyba 14 albo może nawet 16, ale chyba 14, teraz kosztuje 13. No dużo tańszy nie jest, ale zawsze. No i teraz tak, jeżeli chodzi o poziomy trudności, no coś tu się pozmieniało. Wydaje mi się, że wcześniej były tylko 3, ewentualnie może 5. Nie jestem pewny. W każdym razie nie wiem, do czego można porównać te poziomy trudności. Wiem, że raz próbowałem grać na śmiertelnym i to było jakieś nieporozumienie. Bot przyszedł do mnie. Ja miałem głównego bohatera na poziomie 10, przyszedł do mnie poziomem 6 z armią, na którą tak naprawdę nie mam bladego pojęcia, skąd miał golda. Ulepszone jednostki miał, nie wiem skąd wziął na to surowce. I udało mi się go pokonać, wybroniłem się na swoim własnym mieście, ale zaraz po tym bohaterze, w tej samej turze jeszcze, nawet się nie zdążyłem jakoś tam nareperować sobie te siły, w tej samej turze przyszedł kolejny bohater z poziomem 10, ja chyba nie miałem nawet 10, miałem chyba 8 tylko. Także zaatakował mnie 6 poziom, jak ja miałem 8, przyszedł jeszcze do mnie kolejny bohater z poziomem 10, który miał w ogóle 90 ulepszonych hien, 20 albo 40 muszkieterów, też weteranów ulepszonych, podczas gdy ja nie miałem ani jednego budynku jeszcze ulepszonego, nie miałem na to w ogóle surowców, nie miałem na to w ogóle złota, miałem targowisko i mogłem sobie dokupić te specjalne surowce, żeby coś tam zaupgrade'ować, ale skąd on wziął 3 staki, 4 staki hien, bo poprzedni bohater też miał jeden stak ulepszonych hien. Także ten poziom trudności śmierdzi cheaterskim botem, bo ja nie wyobrażam sobie dojścia do czegoś takiego, więc zagramy sobie może na tym. Nie wiem, jak tutaj by działał bot, ale zagramy sobie na tym. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Zrobimy FFA. Każdy bohater niech będzie taki. Mieszane frakcje, tak. Ustawienia gry. A to chyba domyślnie wszystko. Ostatnio sobie też zwiększałem początkową wielkość wrogich oddziałów na 150%, ale chyba to zostawię. Ewentualnie szybkość przyrostu wrogów mógłbym ustawić na dużą i chyba, że to przyrost też wrogich jednostek botowych, może dlatego tak dużo miał wojsk, ale chyba nie, no chyba to są te neutralne, takie wolno stojące na mapie. Ale dobra, zostawię normalne, już tam niech będzie. No i zabawmy się, zobaczmy. Zobaczymy, czy uda się tę mapkę przejść, czy się gdzieś głupio nie wywalę. Bo tak też może być.
i przetestujemy sobie te mieszane frakcje. No i dostęp do wszystkich pięciu esencji, bez umiejętności, w sensie no umiejętności też będę miał, które będą mi generowały wszystkie esencje tak czy siak, ale jestem ciekaw, jakby się właśnie grało, mając jednostki, które będą dawały wszystkie pięć esencji. Czyli będę miał teraz porządek, stworzenie, chaos i albo musiałbym do baronii się dostać, żeby jeszcze mieć zniszczenie arkane, albo do rany, żeby mieć zniszczenie i arkane. Dobra, mamy tutaj taki oddział na starcie. Ja bym chciał robić od razu jednostki, ale nie strzelców, tylko was. Wygenerujecie fajną esencję, stworzenie i chaos, więc ja bym to sobie zaczął budować. I w tym momencie zacząłbym tutaj może zbierać kamulce. Może lepiej stąd, chociaż tutaj nie ma drogi, więc możliwe, że z tego miejsca więcej ruchu bym zużył. Dlatego postać nie chcę tam ustać. Tak zrobimy. Znaczy tak, to jeszcze bym chętnie zagarnął w tej turze, chociaż może to kiedy indziej podniosę. Nie pali się. Magia chaosu od razu, ok, bierzemy. Bierzemy sobie to złoto, bierzemy sobie to i w kolejnej turze weźmiemy drewno, żeby to rozbudować. No w pierwszej turze tego nie rozbuduję. Znaczy dało się tutaj zagrać tak, żeby tutaj podnieść kamień i od razu do góry drewno i rozbudować to również w tej samej turze, ale nie zależy mi na tym teraz. Kamera jest teraz maksymalnie w ogóle w rogu. Wcześniej chyba ją miałem troszeczkę w lewo wysuniętą, żeby było widać ten przycisk do zmiany tury, ale nie tylko na przycisku do zmiany tury mi zależało. Czasami są takie informacje się tu pojawiają i też chyba którąś mogłem zasłaniać. Jak mijają dnie, tygodnie, no to tam są informacje, że siła wrogów rośnie, albo że jakiś powiernik został tam gdzieś pokonany, coś, może nie powiernik, tylko jakiś na przykład bot, wróg. Łuczników byście mi chcieli dać, bym wziął, ale gramy pod magię, full magię. No bez łuczników może być ciężko, ale chyba sobie poradzę. Zobaczymy. Daj mnie to drewno. Drewienko, to bym chciał. Poziom trzeci, uwaga, pijawka esencji też fajna, ale na razie nie. Ja bym poszedł w dowodzenie, żeby mieć jeszcze więcej esencji. To trzeba rozbudować i budujemy sobie w tym momencie farmę do kasy. Niech będzie farma. I teraz tak. Mamy już dostęp do tych do tych grajków, więc próbuję jakąś walkę rozegrać w tym momencie. Na expa wezmę. Korci to, bo te specjalne surowce będą mi bardzo szybko, mocno potrzebne, ale expa na starcie to tutaj chętniej wezmę. O, chaos drugiego poziomu. W ogóle przed pierwszą walką już będę korzystał z drugopoziomowych tych zaklęć. To będzie na pewno dobre. Z tymi nie lubię walczyć, bo one pierwsze kontratakują. Cię można ściągać kontry jedynkami, nie? Niby, ale... dużo tego tu jest? Pokażesz mi gro? Nie, no trochę jest. Więc może zamiast w to, byśmy weszli w tych... No to nie wygląda tak źle. No są kusownicy, czyli strzelcy, ale... ale wygląda to akceptowalnie. Co bym tutaj chciał budować? No, milicjantów... Nie chcę kamieniołom może. Kamieniołom, bo co? Bo tu jest Tartak. A, kamieniołom jest tam. Ale ta armia jest jakaś groźna, mocna, nie? Znaczy, teraz nie wiem, ale jak przechodziliśmy tam, to nie było to na żółto, nie? To było na pomarańczowo albo czerwono nawet. Więc to będzie dużo ciężej zdobyć, więc wydaje mi się, że ja bym chciał kamieniołom mieć, żeby już się kamień zbierał do tego, bo akurat drewno to stąd sobie wezmę później. Ja te wilki będę chciał pokonać, tylko nie teraz jeszcze, nie? Na spokojnie się tu wyklepię. Mamy czwarty poziom. Jesteśmy trochę zbufowani przed walką, będę dodatkowy chaos z tego generował. Dużo armii nie mam, ale coś jest, więc zawalczmy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jedynki na pewno w tył.
Was też na razie w tył i zobaczymy, jak to wyjdzie. Sześciu kłusowników, tam. No spoko. Weźmy się ich tam już pozbywajmy. 25 obrażeń. Okej. Może być. 2-3, okej. No prawie one shot, prawie one shot. Ten celowanie jakieś odpalił, no okej. Ja się i tak cofnę. No i oczywiście drugie tutaj. I w zasadzie to wystarczy. W kolejnej turze on powinien się przewrócić już od tego. 50 obrażeń oberwie. A 14 plus 14 to jest 28 plus 6. 34 HP zginie. Tego trzeba teraz jakoś pokarać. On tu kontry nie chce brać. Może się go uda tak po prostu zabić. Ile ty masz zdrowia? Aha, 75 muszę zadać. To może nie wyjść. No to może nie wyjść, niestety. Ale to nic. No, kontratak chyba mi nie zabije jednej muchy. No, blisko było. Więc teraz mogę go dobić tym na przykład. Nie? Może być. Udało się pierwszą bitwę zrobić bez strat. Dużo tego tu do pokonania co prawda nie było. No, ale ja też dużo nie miałem. No takie pierwsze walki są takie niby małe, ale no my też mamy mało, jakoś tak fajnie się gra. Fajnie jest. Dobra, expa za dużo nie dostaliśmy, wiadomo. To bym mógł zachachmycić. Przez to mogę przejść, bo to dodaje ruchu plus 2 na tylko jedną turę. Jak tylko na jedną turę, to jest takie whatever trochę, że ja po to skręciłem. Expa. No minstrele trochę korczą, bo ich mam, ale 1500 expa myślę, że to jest dużo lepsze. Magia chaosu na trzecim poziomie. Już? A nieraz mi się skupienie nie trafiło na wyższy poziom. Nie mogę tego wzmocnić. Znaczy, i tak bym wolał chaos w pierwszej kolejności wzmocnić niż skupienie. Ale no, skupienie też bym chciał brać. No w każdym razie mamy już 34 obrażeń od wrzącej krwi. Tutaj 204 możemy z łańcucha przywalić. Dobrze. O, drewno, kamień. Dobrze, dobry. Dobrze zagrał. Dobrze. I teraz tak, żebym mógł zbudować coś, na czym mi najbardziej teraz zależy, czyli gaj fejów, potrzebujemy świetlistej nici. Żeby świetlistą nić pozyskać, musimy się przekopać przez właśnie te trwożnie. Więc na razie zbuduję targ. To się będzie budowało dwie tury i za dwie tury, jak dobrze pójdzie, to już będzie moje. I może tam zacznę już budować ten gaj fejów. Aczkolwiek, cholera wie. A to jest już na maksa zbudowane, to ja mogę tutaj powiernika nowego zrobić, który przy okazji mnie zaopatrzy w nowe jedenostki właśnie fejów. Nie? Najbardziej mi na tych fejowych zależy, no i chyba na muchach. Na tych rogatych to tak no, nie specjalnie mi zależy. A na tych ludzkich to wiadomo, oni są też spoko, zwłaszcza ci rycerze, bym sobie nimi pograł ogólnie, ale akurat w tym momencie mam ochotę pograć tak full fejami. Więc zrobimy sobie gromorożną. Ona od razu mi jakieś jednostki tutaj zapewni. Niech przejdzie sobie przez drogowskaz. Niech sobie też ten pulpit zaliczy. Oczywiście bohaterką główną też będę musiał to zaliczyć, bo to jest jednak buff taki permanentny. I teraz tak. To tu. Tu tak robimy. I byśmy potrzebowali... A nie tak. O! Mądrze. Tak chciałem właśnie w sumie. Cyk, cyk. Dobra. No trochę mniej esencji będę generował przez to, że akurat rogaty się pojawił. Zamiast zjawy. Ale ten jeden rogaty, który ma 50 HP aż, on się może przydać, żeby coś gdzieś przytrzymać. Albo kontrę wziąć, może nawet przeżyje. Zobaczymy. Dobra. To wszystko, nie? Tu się buduje, to rozbudowałem, jest na maksa. W ogóle to nie jest zamek, tylko osada. Z osadą tylko zaczynamy. Nie wiem, czy tu jakiś zamek będzie do przejęcia ostatecznie na tej mapie.
Zobaczymy. Dobra, czyli ty idziesz po to, bo to jest buffik permanentny taki, nie? Coś jak odwiedzanie tych budynków w Herosach, które dają plus 1 do wiedzy, plus 1 do mocy, do ataku, do obrony, nie? No to jest coś takiego. Tylko że to jest od razu atak, obrona i ruch przede wszystkim, permanentne zwiększenie ruchu. No to jest, no jak gdyby w Herosach coś takiego istniało, jak budynki zwiększające ruch bohatera na zawsze, to by było broken. Czy ja chcę ciebie jakoś szczególnie levelować? W zasadzie możesz dowodzenia mieć więcej, jak będziesz w przyszłości mi nosiła jakieś jednostki. To się to może akurat przydać. Weź sobie tam jeszcze level. Dowodzenie, niech będzie. Więcej dowodzenia dla ciebie. No i możesz w sumie wziąć też jakieś jednostki, tu mi kupić. I sobie je wezmę. Przed walką z tymi hienami. Cyk. Dobra. Lecimy po to. Trochę się cykam tych trwożni, ale jakoś to będzie, nie? Nie lubię z tymi psiurami walczyć. Bardzo nie lubię. One jako pierwsze wykonują kontratak, więc tutaj będzie trzeba albo poświęcić jakąś jedynkę, albo jakoś przyfarcić, nie wiem. Nie wiem, czy mi się tu uda przyfarcić. Dobra, ty się nie ruszaj, ty w razie czego tu przeleć. Ja już tutaj zacznę was tam łaskotać, że tak powiem. Tu się cofnij, se zagraj. Fajnie jest. Dochodzisz. Już nie. Jeszcze raz ciebie tutaj. A ty dochodzisz. To nie dochodź. Po co? Wrzącą krew tu. Ok. No i co teraz? Dużo to bije? Trochę bije. Chciałoby się kontrę wziąć tego tobą. Tu musiałbym przejść obok tego. Dać się trafić. Co jest akceptowalne? Okej. I teraz tak. Obok tego można już bezkarnie przechodzić, bo to już uderzyło. Chwila, to się... To cały czas ma na sobie wrzącą krew, prawda? Tylko ile to otrzyma obrażeń? Jest gdzieś pokazane? Wydawało mi się, że jak była wrząca krew, to były takie strzałeczki debuffujące, takie oznaczenie takiego debuffa, które pokazywały, ile zadają obrażeń, a teraz tego tu nie widzę. Dobra, wezmę ciebie tutaj, nie będziesz ściągał żadnej kontry. Tu jest ściągnięta kontra. Mogę ciebie w razie czego jeszcze raz tym potraktować. Ciebie mogę zabić i ty nic nie powinieneś być w stanie zrobić już. Dobra, po robocie. Okej. Okay. Bez strat się udało. Dobrze. Ten rogaty tam się prawie przewrócił, nie? Ale wszystko było pod kontrolą. Dobrze jest. Okej. Okay. Możemy znowu sobie wziąć hołd dla chaosu. Możemy sobie tu zabitego dowódcę podnieść. Kasę bierzemy. Żadne artefakty. Po to jak najszybciej. Nić. Nić. I... Gajfejów. Tak? To ja to chcę. Ja to chcę. To chcę zająć. I teraz tak. No to są ulepszone już jednostki. To tak średnio mi się to widzi. Kamienny ołtarz, nie pamiętam. On wzmacniał też chyba na kolejną bitwę. Tutaj jest na pewno exp do wzięcia również.
Ty sobie, koleżanko, już to wzięłaś. W razie jakbyś potrzebowała mieć wyższy poziom, to tam w razie czego ją też będę wzmacniał. Także niech tak będzie. Tam się buduje, wszystko jest ok. Jeżeli chodzi o miejsce na dużą budowę, to nie jestem pewny, czy będę chciał iść w te jednostki, czy jakąś tam ekonomię może. Weź sobie to. Co to dawało? Złoto. Cztery świetliste nici się trafiły. To jest bardzo dużo, to jest chyba max. I aktualnie, jeżeli się ma tylko jeden market, można jedną taką kupić za 1000, czyli jakby tu było 4000 złota do wyboru, albo cztery świetliste nici, no to wtedy i tylko wtedy by się bardziej opłacało złoto, bo wtedy albo można kupić po prostu tyle samo, ile tu można uzyskać, albo wydać na coś innego, więc technicznie można powiedzieć, że złoto wtedy byłoby bardziej opłacalne. Ale że tam było tylko 1400 tego złota, no to panie. 7 świet... A to spora ilość tak naprawdę. O, no to do tego mnie tak już blisko zanosi, nie? No to tak fajnie, bo te inne budynki to ciężko tutaj będzie zbudować, nie? Bo to ani tego nie mam. Nie wiem, kiedy będę miał. Tutaj to bym musiał pewnie w markiecie kupić, a to weźcie 5000 złota, no to wydawajcie teraz. To tak średnio. Weź sobie to. Weź sobie to. Poziom 7, skupienie na wyższym poziomie. Weźmy. Chyba, że dowodzenie i jeszcze jedną muchę. Mucha też fajna by była dodatkowa, nie? Więcej esencji, więcej tego kastowania. Weźmy może dowodzenie w tym momencie jeszcze. Mucha dodatkowa. Ja bym się to wbił już. Troszeczkę mi się nie podoba to, że też, że zmienili jakby sposób odwiedzonych już budynków. Wcześniej jak coś było odwiedzone, to był napis normalnie chyba na biało i w nawiasie dopisek odwiedzono. Coś takiego. Znaczy to, że to teraz jest szare, to pół biedy. Można się też domyślić. Ok, na szaro załatwione. Ale to, że na przykład również przejęte rzeczy są na szaro, te nasze takie struktury, no wcześniej to było chyba w naszym kolorze. Nie było tak, że w nawiasie coś dopisane, tylko po prostu jak gramy niebieskim, to wtedy ten napis był niebieski. Tak mi się wydaje, że tak było. To mogli zostawić akurat. Jeżeli tak faktycznie było, jeżeli się nie mylę. Dobra, lecimy w to. Łowców i szamanów. No, zobaczmy, czy sobie poradzę. O kurczę, co za pole bitwy jakieś takie śmierdzące. Nie podoba mi się. Ciebie damy tu, ciebie damy tu, ciebie damy tu i zobaczmy. Na środku jest wzniesienie. Szaman może z tego skorzystać. On na szczęście ma słaby zasięg ataku. No, będzie miał 6, jak na to wejdzie. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha, 6 aż do... No to jak on tu będzie stał, ten szaman, no to będzie lipa. To będzie lipa. Cofnijże się. Te żaby są mega szybkie, mają bardzo duże inicjatywy, cholery. No ale trzeba najpierw szamanów jakoś tutaj rozpracować. Jeszcze raz w szamanów. I 6 to zabiło, czyli będę musiał jeszcze jedno takie zaklęcie wykastować w szamanów, żeby się ich pozbyć. Jeżeli chodzi o używanie tych piorunów, nie, tego ostatniego zaklęcia, to na razie nie będę o tym myślał, bo jak sobie to wyliczałem, to się nie tak, że nie opłaca, tylko prawie na to samo wychodzi. Jeżeli byśmy wykastowali takie 3, powiedzmy, wrzące krwi za 15, to jest 34 razy 3 i później jeszcze razy 2, bo to dwie rundy trwa, nie? Najpierw zadaję obrażenia w tej turze, w której to używamy i później w kolejnej turze, jak wróg rozpoczyna swoją turę, to również jeszcze to obrażenie otrzyma. Więc no wychodzi tutaj ile? Jakbym teraz sobie tak policzył na szybkości. Jakby to było 30, to byłoby 90, a że jest 34, to będzie 102 razy 2, to jest 204 za 15 many. Aha, tutaj jest też 204 za 13 many, czyli to tutaj jasno jest pokazane, że to się bardziej opłaca. Natomiast miałem taką sytuację, jak sobie kiedyś grałem, to tym zaklęciem zadawałem 30 obrażeń, bo miałem to na drugim poziomie, ale za to skupienie miałem na drugim, więc tym biłem 30, a tym biłem 160. I wtedy tutaj mi wychodziło 180 obrażeń kosztem 15, a tutaj mi wychodziło 160 kosztem 13. I wtedy nie byłem pewny, co lepsze.
A tutaj jest jasno pokazane, że faktycznie piorun wychodzi lepiej. Także może faktycznie piorunem będzie trzeba te żaby potraktować, o ile uda mi się tyle esencji zebrać. Bo ona tu podejdzie do mnie i trzeba uważać też, mieć na uwadze to, że my sami się możemy też zranić. To już będzie martwe, można to olać. Potrzebujemy esencji stworzenia też. I to bardzo. Tak naprawdę. O nie, wlazł na wzniesienie. Najgorzej. No i tu jest przykra sytuacja, bo my musimy go w tym momencie atakować. Niestety. No muszę. 7 zdrowia. Czemu jesteś na wzniesieniu, ziomek? To jest bardzo niedobre. On nie ma ignorowania tego strefy kontroli, no ale no ja z czym mam go zablokować? 6 ataku kontra 35 obrony. No rogaty w sumie może by nawet dał radę przyjąć jego hit. No dobra, no ściągamy kontrę. Trudno. Ten zginie, nie? Jak będzie miał swoją turę. Nie będę się bawił tutaj w łańcuch. Po prostu bijemy tak. Jeszcze tymi grejkami uderzę. Powinno być ok. Tak, to się popsuło i tutaj mogę dobić. Dobra. No, tę jedynkę musiałem poświęcić tutaj raczej. Jakbym tego nie zrobił, to mogłoby wyjść gorzej. Jeżeli był jakiś sposób na zrobienie tego jeszcze lepiej, no to pewnie jakiś był, nie? No ale no co tam, się będziemy przejmować. Póki co jest ok. Zwłaszcza, że już mi się buduje budynek do robienia swoich własnych tych fejowskich jednostek, więc będzie spoko. Będzie dobrze. I teraz tak. O, to jest w ogóle artefakt, który daje chyba ten bursztyn cały, generuje. Czyli to by mi odblokowało możliwość zbudowania tego na przykład. Bo tego to nadal nie, bo z tym jest problem. Tam jeszcze jest kopalnia złota. To by się chciało tak naprawdę pokonać. Możliwe, że to będzie kolejna bitwa, którą będę chciał zrobić. A nie, jeszcze te wilki trzeba. Tartak, właśnie, te wilki. Dobra, ja sobie wezmę to, żeby się tym wzmocnić i to. Ty natomiast podniesiesz mi to. I tam to zajmiesz. I ten artefakt przechwycisz. Dobra, to się zbudowało. Zaraz sobie też wykupimy, co tam będę mógł wykupić. Dobra, i to tylko generuje surowiec, więc to nie musi być na bohaterze głównym, także to możesz sobie trzymać. To jest wzięte, to jest wzięte, czyli będziemy mieć znowu plus 1 do chaosu i jakiś tam bonus do ataku obrony przed walką z wilkełami. No, wilkeły trochę groźne. Aha, tego nie mam. A mogę to mieć teraz? Za 5 świetlistej nici. Nie wiem, czy nie lepiej się z tym wstrzymać i rozpocząć budowę tego. Tak szczerze. Bo ci rogaci, nie są jacyś super. Mam tego jednego, żeby tam bezżywotny, nie? I tam może zrobić więcej. Ale no, bez przesady. Chyba się wstrzymam. Tak szczerze. Jak za 2 tury będę mógł już tu budować to, jeżeli się z tym wstrzymam. Ach, uciekają. Ale to szkoda, bym chciał to ścigać. I 160 expa tylko. Jakbym walczył, to jakby była walka, to pewnie by było tego expa więcej. No, ale no dobra, no uciekli. No, co zrobię? Nic nie zrobię. Tutaj pobocznym bohaterem by to trzeba powyzbierać. Ja się będę tutaj wracał teraz. Tak, tu jest pomarańczowe, tu czerwone. To cholera wie i tam nie wiadomo też. Dobra. Bierzemy to. I lecimy po to. Z czego po drodze znowu coś tu sobie dokupię. Okej, dwójka nawet mi się pojawiła tutaj. To ja bym chciał ją sobie tutaj zachować na kiedy indziej. Nie potrzebuję w taki sposób tego mieć jeszcze. Bo się pewnie tak gdzieś głupio wywali i tak.
Ale to, że mam 20 już w jednym staku, to jest ok, to jest dużo. Chwila, tobą, jakie jest zagrożenie? No, jest no żółto, ryzykowne. No, wydaje mi się, że tam będzie teraz dużo prościej. Tutaj nie ma też ulepszonych, nie? Więc to jest proste dosyć, ale tutaj tego jest niewiele. Więc o, ciężko powiedzieć, co jest łatwiejsze tak naprawdę. Bo ulepszone jednostki w tej grze, no to nie jak w Herosach, tutaj ulepszona jednostka jest no, czasami prawie dwa razy lepsza, można by powiedzieć. Znaczy się, no w Herosach też są takie wyjątki, że ulepszenie jednostki sprawia, że jest praktycznie dwa razy lepsza. Na przykład łucznicy, tam kusznicy, co strzelają dwa razy, albo te elfy, co strzelają dwa razy później po ulepszeniu. Każda siódmopoziomowa jednostka tak naprawdę, można by powiedzieć, że się robi dwa razy lepsza. Praktycznie. No tak to jest, nie? Ale tutaj każda jedna jednostka, jak się ulepszy, to wszystko rośnie mocno. Każda statystyka praktycznie wzrasta. Wiesz co, koleżanko? Skoro już tutaj się... A, zacznijmy budować już ten dwór. No, jakoś tak mam ochotę. Dokupmy jeszcze tego. Tego nie. Tego nie potrzebuję w tym momencie, ale właśnie was bym tu sobie jeszcze przekazał. 30 się mieści maksymalnie, no dobrze. Ty leć tam. Okej. I tutaj mamy to, mamy to. Tam uciekali, dlatego walka się nie potoczyła i nadal mamy buffy z tych rzeczy. No ale tu, oni to raczej będą chcieli walczyć już, nie? O, tutaj widzę dużo dobroci do podniesienia. Jedynki tu gdzieś na dół skitram, tę jedynkę gdzieś tu, tę dwudziestkę gdzieś tu, tę dwudziestkę gdzieś tu i no zobaczymy, co tu się zadzieje. Czy to będzie jakoś mega trudne, czy się uda bez strat. 19 szamanów tam jest, tych mędrców ulepszonych. Jaki zasięg to ma? Jest na wzniesieniu, jak zejdzie się trochę ten zasięg, co prawda zmniejsza, ale i tak to wygląda strasznie. Cofnę ciebie tu. Nie, ciebie to tutaj w sumie jakoś tak mogę mieć. Ciebie bym mógł tu cofnąć. Weźmy już, zacznijmy go tam traktować pomału. I jeszcze raz. Dobra, luz, nie sięgnie mnie. Te bez lęku mi w sumie nic nie daje, nie? Jak ja sobie go teraz odpalam. A jest ta strzałka tutaj, widać ją. 68. No może wcześniej jakoś nie byłem w stanie zauważyć. Ale jest. Dobra, znowu wrząca krew. I on otrzyma 102 obrażeń. Ma HP 15. No to już jeszcze będzie trzeba go uderzyć z tej wrzącej krwi. No to nie wygląda najlepiej. Jakąś jedynkę mi pewnie zabije. A czemu ty jesteś pierwszy? O cholera, jasna. To nie za dobrze, że ty jesteś przed jedynkami. Jak będziesz tutaj na górze, to wtedy nagle w inicjatywie się tam przesuniecie, czy to bez znaczenia będzie? Jak zginiesz, to bez znaczenia. Co teraz z tym zrobić? Jest szybszy. Nadal nie mam stworzenia. A stworzenie by mi się bardzo przydało. Mógłbym go potraktować wtedy takimi muchami, które zmniejszają inicjatywę. Jak on by miał 24... A, to by nie wystarczyło. Nie chcemy, żeby ta 18 uderzyła mi 20, nie? Jeżeli ustanę tutaj, to on wtedy zajmie jeszcze lepsze stanowisko, bo nie będzie miał wtedy kary od niższego elevation, więc nie mogę sobie tutaj ustać, bo wtedy ustanie po prostu po prostej pójdzie. W teorii mógłbym próbować chaotycznym krokiem wyteleportować ich stamtąd, nie? Po prostu. I może to jest place. O kurwa. Nie. Jeszcze was cofnąć bardziej.
Dobra, a ta jedynka akurat może se zginąć chyba. Chyba, że Rogatego poświęcić. Nie, Rogatego nie będziemy poświęcać. Przyda się jeszcze na pewno gdzieś. Niech sobie zabije tę jedynkę. Trudno. A tylko Pentim rośnie od tego też. Też nie za fajnie. Spokojnie. Dobra, tego będę mógł zabić. Tamtego zaczniemy już męczyć. Dobra, to masz zasięg ruchu 4. Więc jest ok. Nie dojdziesz. Możemy cię tak popieścić. No i już 20 go tu sprzątnę. Nie, nie ma żadnej specjalnej umiejętności, żeby mnie uderzał przed moim atakiem. Tak jak te trwożnie walone. Znaczy, bardzo lubię tymi trwożniami grać, nie? I brać tego bohatera, który się w nich specjalizuje. Ale nienawidzę przeciwko temu grać. No tak, dwie muchy poszły, ale możemy sobie tam ich więcej wziąć. Magia stworzenia. Skupienie możemy wzmocnić, ale chcę stworzenie. I najlepiej jakby to stworzenie już było na wyższym poziomie, bo widzieliśmy w tym momencie, że jakbym zmniejszył mu inicjatywę o 10, to by mi to nic nie dało. A tak się składa, że drugopoziomowe to zaklęcie zmniejsza wtedy tę inicjatywę o 15, trzeciopoziomowe o 20. Więc taka 15 zamiast 10, no to może być bardzo, bardzo dobre. Nie chce mi się tracić czasu na zbieranie tego, wolałbym pobocznym. Na pewno kopalnię wezmę, żeby to już generowało to złoto, ale resztę bym chyba olał i gromorożna tu przybiegnie później. Ja bym się już kierował na tę walkę i bym spróbował zająć to, co tutaj jest. Kamieniołom też będę miał w końcu. To będę mógł wtedy sprzedać i postawić na przykład drugi budynek do złota. Na przykład. Mamy w ogóle targowisko, z którego nie korzystam. Wiem, w zasadzie to błąd, bo zamiast tego targowiska mogłem po prostu mieć drugą farmę i złoto by się zbierało. No ale niech będzie. Może się przydać. Niech to stoi tam. Trudno. Niech będzie. Szkoda, że targowisko w sumie samo jakby... Oho, pokonanie wszystkich przeciwników, jeden z trzech już jest załatwiony, czyli jakiś bot wyeliminował baronię. To niedobrze, znaczy, że jeden z botów jest silny. Prawdopodobnie silniejszy ode mnie. Ale jak ta jednostka mi się zrobi, jak dostanę te jednostki w moje skowrońskie łapska, no to... To może mi porobić. Weźmy to. To olać. To może podniosę, bo nie pamiętam, czy to dawało to złoto. Daję to też mogłem pobocznym. To ten duży obóz chyba daje expa, nie? Chociaż nie, ten duży obóz to chyba nie daje w ogóle wyboru. Tam jest po prostu tylko jednostka i tyle. To ta klatka taka była. To ci więźniowie. No to jest wtedy albo expa, albo jednostki. Dobra. Idziemy tu. A ty, koleżanko, zbieraj to. Weź to. I od tej strony podejdziesz. Dobra, po drodze oczywiście się możemy powzmacniać, bo czemu nie? To się jeszcze buduje. Dobra, no to spoko. Ty tam idź po prostu, tylko po drodze możesz dać to. Dobra. Okej, okay, zbudowało się. I pewnie już jakieś takie tam jednostki będą do dyspozycji. Weźmy to tutaj, to tutaj. Rogatego chyba nadal chcę mieć. Dwie już są. To nie chcę Rogatego.
Chyba. Albo nie chce tej jedynki. Z jednego z tych dwóch by trzeba zrezygnować. Nie no, z roga tego chyba już zrezygnuję, bo to jakoś tak... Wydaje mi się, że będę wolał po prostu dwie takie jednostki mieć. Ewentualnie jedną taką i kolejną muchę znowu? Czy dwie takie lepiej? Stworzenie też fajne, ale chaos mamy na trzecim poziomie, a chaosem powinniśmy bardziej szaleć. Dobra, dokupmy jeszcze was i jedną muchę. Dobra. Czy ja tracę ruch, jak teraz odwiedzam zamek w tym momencie, jak z nim sąsiaduję? 9-2. 9-2 nie tracę, dobrze. Tego nie odwiedziłem. Miałem odwiedzić. No, dobra, weźmy to. I nie dojdę. Dobrze, że to nie jest Disciples, bo by mnie krew zalała. Nie? Jakby Disciples by mi jednego kroczku zabrakło i bym w kolejnej turze musiał połowę ruchu stracić całego w związku z atakiem, to... No, to by było smutne. Ale tutaj to nie ma większego znaczenia, to jest jak w Herosach. Co ja potrzebuję teraz, żeby ulepszyć? O, 300 złota dostaliśmy. Dziś dzień targowy, a to oznacza dodatkowe wpływy z podatków dla prawowitych władców królestwa. 300 złota, skorzysta na tym królestwo i jego siły. Dobrze. Tutaj co jest potrzebne? 10 świetlistej nici, czyli nie idziemy dalej w to. Będę wolał iść w to. A tutaj... A to mogę w sumie ulepszyć. No to niech będzie. A tu? To też jest świetlista nic potrzebna, to nie. Tego ulepszać chyba nie chcę, zwłaszcza, że tu kamieniołom sobie zaraz wezmę. Ja bym to sprzedał w sumie już w cholerę, bo ja nie potrzebuję kamieniołomu tutaj niczego. Kamieniołom jest potrzebny, żeby zamek ten z rycerzami ulepszać. Bo to, no farmę mamy, to gajfejów mamy, a wywalić już ten kamieniołom. Budujemy farmę. Jakbyśmy mieli maksymalną ilość targowisk, czyli 5, to wtedy farma drugopoziomowa, która generuje 300, kontra załóżmy drugopoziomowy kamieniołom lub tarta, który generuje 2, to jest w zasadzie tyle samo wart. Jest tyle samo warte, bo można wtedy jeden kamień lub jedno drewno aż za 150 sprzedawać, z tego co kojarzę. Więc wtedy to nie ma znaczenia. Jak już mamy 5 targowisk, nie? To wtedy nie ma znaczenia, czy idziemy w złoto, czy w drewno lub kamień. Ale jeżeli właśnie już mamy tych 5 targowisk, no to wtedy jeden pies wy tam macie do gospodarki, nie? Do bogacenia się. Dobra. Mamy już te najsilniejsze jednostki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Co prawda nie są ulepszone, ale są. Istnieją, funkcjonują, mają się dobrze, mam nadzieję. Mają też dużo zdrowia, nie? To jest też jednostka taka niby strzelec, ale jest też tam tankowna, silniejsza od... bardziej żywotna nawet od tego rogatego, nie? Także ta jednostka może też coś przytankować. Od biedy 70 zdrowia. Obrana 44, okej. Okay. To co, łańcuch może tutaj dla odmiany, byśmy poszli sobie łańcuch. Skupienie już mieliśmy na wyższym poziomie? Nie, nadal nie mamy. Wolałem stworzenie wziąć, nie? Coś takiego było. Czemu wy jesteście pierwsze w inicjatywie? To nie działało tak, że jak się ustawiało jakieś jednostki wyżej, to one wtedy zawsze były pierwsze? Co jest, Holender? Co to? Coś ważnego? A wiem, czemu one mogły być pierwsze, bo one sąsiadowały z tą moją jednostką, która rzuca te całe natchnienie, czy co to tam jest. A to inicjatywę zwiększa przecież, nie? Jak to było? No, to pewnie od tego. Tak to te jedynki byłyby szybsze. Raczej. Chować się... Chować się... No tu jeden krok w... Nie no, jeden krok w tył to chyba za mało będzie. Bo ta żaba do mnie dojdzie.
I tak się składa, że inicjatywę będzie miała, chyba że zrobimy tak. Okej. Okay. To jestem skłonny zaryzykować i zostać na miejscu. Dobra, mamy błyskawice. To co? Pieścimy. Okej, okay, dobrze. Dobrze zagrał. To nie dojdzie. Dobra, weźmy to tutaj jeszcze czymś takim. Ty się tam nie wychyla jakoś szczególnie. A tutaj nic nie zrobił. Dobrze. Ty możesz zacząć grać. Może się to przyda do czegoś. Ciebie mogę olać. Szczerze. Ciebie klepiemy. No. Tym razem piorunka nie będę używał, bo może się to, może to przeskoczyć tu, tu i tutaj, nie? No to bym sobie zabił jedenostki. Ale możemy pospamować z wrzącej krwi. No się, możemy się pozbyć tego i możemy użyć tutaj. No tu się wstrzymam. To nie. No i dalej wrząca. Oni nie biją dużo, jestem też na wzniesieniu, na pewno mi żadnej nie zabiją, nie ma szans. Jeszcze ta rządza krew, ja tam... O, 12, to jest tyle co nic. Dobra, możemy już to zabić. Cyk. I po robocie. Dobra, i przebiliśmy się w tym momencie do jakby dalszej, powiedzmy, części tej mapki, tak mi się wydaje. Jakby... Zakładając, że ta mapa się na jakieś takie segmenty dzieli, no to wtedy, w tym momencie przebiliśmy się jakby do innego, do nowego segmentu, nie? No chociażby po biomie można poznać, że tu jest jednak taki bagienny teren, a tutaj powiedzmy, że ta jednostka też jakby oddziela mój teren z jakby z kolejnym też segmentem. To jest ten taki pustynny teren, mimo że tam jest sporo trawy, nie? Mało pustyni, ale no to jest taki teren barii mimo wszystko. No, jakoś tak to się prezentuje. Także w tym momencie bym odcinek mógł zakończyć w sumie. W kolejnym odcinku będę tam szedł. Zobaczymy, co się tam podzieje. Na ten moment to będzie wszystko. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Byłem Skowron Piąty. Pozdrawiam i polecam. Na razie.